No to co, witam was serdecznie na Railey Beach i to jest kolejna właśnie plaża w Tajlandii, którą odwiedzam w tym roku. Powiem wam szczerze, że jest naprawdę mega, no ale to już sami ocencie. Jeżeli chcielibyście przepłynąć właśnie za Onang tutaj na Railey, to bilet na tego longboata kosztuje 100 batów, czyli jakieś tam 3,30 dolara, więc nie jest drogo, można się tutaj właśnie przepłynąć z tamtej plaży na tą praktycznie codziennie i zaoszczędzić na noclegu, bo tutaj noclegi akurat są dużo droższe niż w Onang. Akurat trafił mi się taki pochmurny dzień na Railey, ale i tak jest spoko, powiem wam. Fajna taka ulga od tego słońca, bo naprawdę bezlitosne jest tutaj to słońce. Jednego dnia jak się nie posmarowałem właśnie kremem z filtrem, to była masakra. Chodziłem różowy jak homar przez następne dwa dni. Także fajnie, nie przeszkadzają mi w ogóle te chmury dzisiaj tutaj. Fajnie, że tak często pływają te longboaty z Aonang do Railey i na inne wyspy, ale jest z tym związany taki malutki problem. Na tych dwóch plażach przez większość dnia jest niesamowicie głośno. Powiem wam tak, byłem na Railey w 2017 roku i no nie było tutaj tyle ludzi. Przede wszystkim nie pływało tyle tych longboatów i nie przywozili ich tutaj właśnie, bo ten kawałek Tajlandii jest odcięty od jakby od głównego lądu i tutaj się nie da dojechać, można tylko dopłynąć. Ale teraz to jest masakra, powiem wam. I tak jest spoko, można zawsze iść w ten drugi koniec plaży. Tam praktycznie nie ma nikogo, ale tutaj przy tym, przy tej głównej ulicy, to jest masakra. Tutaj widzicie niestety ciemną stronę turystyki w Tajlandii. No jest naprawdę dużo ludzi, wszędzie po prostu. Gdzie nie pójdziecie, to właśnie widzicie takie delikatne tłumy, tak jak tutaj. Także bądźcie na to przygotowani. Wiadomo, że jeżeli pojedziecie do Tajlandii pod koniec sezonu, to nie będzie tutaj takich tłumów i na pewno nie będziecie mieli problemu ze znalezieniem miejsca dla siebie, gdzie po prostu nie będziecie otoczeni grupą ludzi. Zobaczcie, jaka fajna opcja. Za mną akurat widzicie łódki, przypływają tutaj sobie do plaży i można z nich właśnie kupić jedzenie i tym podobne rzeczy, jak na przykład takiego szejka z mango, który jest naprawdę zajebisty.
tutaj na Rally Beach jest wejście na taki punkt widokowy, ale powiem wam szczerze, masakra, tam się trzeba wspinać po linie. No i to jest to, o czym wam mówiłem. Początek tego szlaku nie należy do najłatwiejszych, ale tak jak zaraz zobaczycie, naprawdę warto włożyć w to trochę trudu. Nie był wcale taki ciężki ten szlak, nie? No, początek tylko taki trochę hardkorowy, ale tak to spoko. Nie wyobrażam sobie przejść tak, jakby na przykład deszcz zaczął padać. Nie ma szans, ja to zjeżdżasz po prostu. Właśnie dla takiego widoku warto było wspinać się przez prawie 30 minut. Masakra! Co za widok! I co tam szpagaty? Ta część plaży bardziej mi się podoba, bo jest dużo ciszej. Czasami tylko jakaś łódka przypływa, tak jak właśnie teraz widzicie. Ale tak, to jest fajnie. Nie ma aż tyle ludzi. Jest tam właśnie co pooglądać, bo z tyłu za mną, tak jak widzicie, są te takie groty. I jest bardzo dużo rafy koralowej, także jest mega fajnie. Podoba mi się tutaj i na pewno wolałbym tu spędzić więcej czasu niż na tej głównej plaży. Czyli Rally Beach. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało piszcie w komentarzach, a na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku.